Jak co roku Miejska Biblioteka w Wejherowie organizuje konkurs Gryf Literacki, w tym roku będzie podobnie, o czym opowie nam Ewelina Magdziarczyk-Plebanek, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie. Dzień dobry pani dyrektor, kłaniam się nisko. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pani dyrektor, dzisiaj dzień staroci, co wymieniłaby pani starego na nowe? Starego na nowe. Pewnie książki poniekąd, ale z zachowaniem tych, które są klasyką i do których też warto wracać. Służbowo, a prywatnie? A prywatnie? Radio? Telewizja? Samochód? No to się samo wymienia w międzyczasie, bo teraz tak szybko się psuje, że nie ma wyjścia i trzeba wymieniać. Więc pewnie tak, coś z elektroniki to tak szybko pędzi. To tak na szybko? Tak, tak. Dobrze. Pani dyrektor, która to już edycja Gryfa Literackiego? W tym roku wręczymy po raz 16 Gryfa Literackiego. Jak zwykle pod patronatem prezydenta miasta Wejherowa, pana Krzysztofa Hildebranta, który funduje nagrody finansowe dla laureatów. I również po raz kolejny mamy ten podział na dwie kategorie, czyli będziemy wręczać Gryfa w kategorii literatura piękna i w kategorii popularno-naukowa. Jeżeli chodzi o poprzednie edycje, to one cieszyły się zainteresowaniem takim sporym, czy mogłoby być lepiej? No, z roku na rok tych publikacji przybywało, co nas bardzo cieszy i też pokazuje bardzo różnorodny rynek wydawniczy w naszym regionie. Zresztą sam podział tych nagród już na to wskazuje, ponieważ jurorzy sami wskazali, że coraz trudniej było te publikacje do siebie porównać i w jakiś sposób wyłonić tę jedną szczególną. Stąd jakby widać, że tych publikacji przybywa, co nas bardzo cieszy. Mamy wielu twórców, tych, którzy decydują się na wydanie swojej, czy to poezji, prozy, ale też właśnie wiele publikacji związanych z literaturą popularno-naukową, z badaniami historycznymi, w tym także. Także naprawdę dużo się dzieje na tym rynku wydawniczym. Skąd w ogóle pomysł na tego typu plebiscyt Gryfy Literackiej? Pomysł zarodził się jeszcze u mojej poprzedniczki, pani Danuty Balcerowicz. Jak zwykle przyświecał tutaj cel promocji tej literatury regionalnej, w tym też literatury kaszubskiej, promocji tych autorów, których mamy tutaj wielu. Często ta literatura regionalna wydawana jest w niskim nakładzie. Niewiele osób o niej wie, niewiele o niej usłyszy. I ten konkurs też ma za zadanie promocję tych publikacji, które zawsze znajdują się w naszej bibliotece, więc również można po niej sięgnąć. No i czasami okazuje się, że te publikacje już gdzieś tam znikają z rynku. U nas jeszcze można je odnaleźć i właśnie do nich wrócić. No właśnie, wspomniała pani o tej promocji. To jeden z tych celów, a inne jeszcze cele tego plebiscytu, tego Gryfa Literackiego. No myślę, że też jak zwykle takie popularyzatorskie, również edukacyjne, te książki popularno-naukowe poruszają wiele ważnych tematów dla naszego regionu. Często skupiają się na takim bardzo wybranym temacie jakiejś małej, lokalnej społeczności. I to jest właściwie taka jedyna szansa do tego, żeby pokazać szerszemu gronu właśnie ten temat. Pojawia się też mnóstwo literatury dla dzieci. To też jest okazja do tego, żeby sięgnąć po te książki, a te książki z kolei poruszają wiele ważnych tematów. Są też niesamowicie barwnie ilustrowane, więc sama forma wydania tych książek jest bardzo ciekawa i warto na nie również zwrócić pod tym kątem uwagę. Pani dyrektor, to proszę powtórzyć. Konkurs jest podzielony na dwie kategorie w tej chwili. Jaka tematyka wchodzi w zakres? Jeżeli chodzi o literaturę piękną, to może być to zarówno proza, jak i poezja. Natomiast literatura popularna naukowa, to tak jak sama nazwa wskazuje, tutaj już szerzej skłaniamy się ku różnym pracom właśnie również naukowym. To, co jest ważne, warunkiem tego konkursu jest to, że książka musi być związana z powiatem wejherowskim, albo osobą autora, który stąd pochodzi, albo miejscem wydania, albo właśnie też tematyką dotyczącą powiatu wejherowskiego. I jeszcze teraz, do 10 marca jest okazja zgłosić te publikacje do nas, do biblioteki. Jeżeli jakichś nie wyłapaliśmy, można to uczynić, czy to drogą mailową, czy telefoniczną. Wszystkie kontakty podane są na naszej stronie internetowej, a w zakładce Gryf Literacki można odnaleźć już te publikacje, które w tej chwili na liście się znajdują. No dobrze, to do 10 marca czekacie na zgłoszenia. Co później? A później ciężka praca dla kapituły konkursu, w skład której wchodzą laureaci poprzednich edycji konkursu, dyrektor biblioteki oraz kierownik Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego. No i ciężka praca przed nami, ponieważ z tymi książkami się zapoznajemy. No i każdy z jurorów przyznaje swoje punkty. Tak matematycznie ma do podziału właśnie pulę punktów. No i wtedy wychodzi nam taki wynik matematyczny, a później dyskutujemy, jeżeli są jakieś zbliżone punktacje. Ile takich pozycji przychodzi? W tej chwili na liście już mamy około 50 pozycji. Czekamy do 10 marca, ta pula może się jeszcze zwiększyć. Dobrze, kogo zapraszacie do konkursu? Kto może przystąpić? Do konkursu może przystąpić osoba, która wydała książkę w roku ubiegłym, czyli w 2022 lub w czwartym kwartale 2021. I jego książka związana jest właśnie z powiatem wejherowskim, czyli albo
albo autor pochodzi z tego terenu, albo ta książka dotyka tematyką powiatu wejherowskiego, albo książka została wydana na terenie powiatu wejherowskiego i to jest taki warunek właśnie. Czy pani dyrektor ma swoją ulubioną taką książkę z poprzednich edycji, właśnie, która brała udział w konkursie Gryfa Literackiego? Już można powiedzieć, że mamy tak ogromne pokłosie tego konkursu, że tych publikacji jest sporo, ale myślę, że chyba mogłabym tutaj zwrócić uwagę na ubiegłoroczną laureatkę, czyli panią Iwonę Bogusz i jej Aptekarza, bo to myślę był taki wyjątkowy, powiedzmy, strzał, w który okazało się, że naprawdę był czarnym koniem tego konkursu. Większość jurorów zwróciła na niego uwagę, gdzieś plasując go na podium, więc chyba gdzieś tak może też czasowo najbliżej w tej chwili pamięci. Rozumiem przez te wypowiedzi, że dobrze piszemy. Jak najbardziej. To, co nas cieszy, to ta różnorodność, która się pojawiła. To, że w którymś momencie pojawiło się naprawdę mnóstwo tych książek dla dzieci wydawanych w naszym regionie. Mamy wielu wspaniałych autorów i autorek, które publikują tutaj. Również wchodząc we współpracę z największymi wydawnictwami w kraju. Naprawdę nie mamy się czego wstydzić. Myślę, że wręcz odwrotnie, możemy właśnie te książki dodatkowo promować na arenie, powiedzmy, nawet całego kraju. Między innymi do tego też służy nasza literacka mapa Polski, literackie szlaki Polski, gdzie właśnie zamieszczamy książki związane z regionem, w których akcja dzieje się w danym regionie i tutaj też promujemy książki, w których akcja dzieje się na przykład w Wejherowie. Więc naprawdę możemy się wieloma fajnymi publikacjami pochwalić. Sporo tych gatunków. Tak, zdecydowanie. I jest to w czym wybierać. Jest w czym wybierać. No dzięki temu, że powstała ta kategoria dodatkowa, to jest troszeczkę łatwiej porównać ze sobą te publikacje. Natomiast rzeczywiście jest tego całkiem sporo i są bardzo różnorodne. O, dzieci też mogą brać udział? Dzieciaczki w konkursie Gryfa Literackiego? Tutaj publikacje dotyczą osób dorosłych, jeżeli chodzi o autorów, natomiast no, rzeczywiście tematyką one są skierowane do wielu odbiorców. To przypomnijmy, pani dyrektor, do 10 marca czekacie na... Czekamy na zgłoszenia autorów, którzy właśnie taką książkę wydali, którzy mieszczą się w regulaminie konkursu. Można właśnie zgłaszać to drogą mailową, telefoniczną i w ten sposób znaleźć się na liście Gryfa. Dobrze, w tej chwili około 50 pozycji jest. Poprzednie lata, jak to wyglądało? Nie pamiętam dokładnych liczb, ale mniej więcej podobnie. Z roku na rok troszeczkę przybywało tych publikacji. Także wbrew pozorom, na przykład rok pandemiczny był też taki bogaty w wydawnictwa. Myślę, że autorzy może mieli troszeczkę więcej czasu, żeby pisać. Także no już mniej więcej na tym poziomie to się utrzymuje. Pewnie z tego względu, że zostaliśmy zamknięci, no i różne pomysły przychodziły do głowy. Tak, myślę, że tak. Albo do wielu pomysłów można było wrócić i zajrzeć do szuflady. Właśnie i wtedy zająć się już wydaniem. A czy Ewelina Magdziarczyk-Plebanek, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie, może brać udział w konkursie? Nie. Zgodnie z regulaminem konkursu juror nie może głosować na żadną książkę, z którą jest związany. Czyli, no, ponieważ ja akurat nie jestem autorką żadnej książki, ale gdybym była, to moja książka nie mogłaby brać. Dobrze, ale gdyby nie była pani w tym miejscu, gdzie pani jest, byłaby osobą prywatną, czyli Ewelina Magdziarczyk-Plebanek, jaką książkę by napisała? O, ale teraz to jest pytanie. Nie wiem, to znaczy ja zawsze byłam raczej po tej drugiej stronie, jestem raczej czytelniczką niż pisarzem i myślę, że chyba tak powinno zostać. To jest szeroki wachlarz, zna pani czytelników, o czym oni piszą, natomiast co pani by ujęła w swojej literaturze? No, myślę, że gdybym już naprawdę miała tak bardzo mocno wybierać, to pewnie, nie wiem, może bym coś ze swojego barwnego życiorysu wybrała z jakichś szlaków po Polsce, bo trochę tych wędrówek po Polsce było, różnych miejsc, więc pewnie jakieś odbicie tych wszystkich wydarzeń, miejsc, osób znalazłoby się w takiej literaturze, pewnie bardziej obyczajowej, myślę, niż popularno-naukowej. To ze sfery prywatnej, a ze sfery służbowej coś by się znalazło? Na pewno tak. Tu jest wiele historii, wiele spotkań, wiele osób, tak. Myślę, że też by się znalazło, zdecydowanie. Zatem zapraszamy państwa, to już 16. edycja. Zgadza się. 16. edycja Gryfa Literackiego, której celem jest, przypomnijmy, promowanie? Literatury regionalnej. Ewelina Magdziarczyk-Plebanek, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie, była na moim i państwa gościem. No i zachęcamy, zapraszamy. Pamiętajcie, Gryf Literacki i już niebawem. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo, życzę miłego dnia. Radio Kasiel.